Милости Божия, смиряй хови, Господа Бога просим. Помилуй, Господи. Яко ты есть воскресенье, живот и покой, усопший рак, по и Христе Божий наш, и Тебе славу воссилаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. Без греха, правда Твоя, правда во веки, и Слово Твое истина. Бо Ты е воскресіння и життя, и упокій усопших рабів Твоих, які загинули, яких ім'я Господи Ти знаєш. Христе Боже наш, і Тобі славу посилаємо з безначальним Твоїм Отцем, і пресвятим, і благим, животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Блаженному спені вічний упокой подай, Господи, згадуваним рабам Твоїм, і сотвори їм вічную пам'ять. Христос воскрес! Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і Ти вшов на благ життя. Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, що в гробах життя дарував. І нам дарував життя вічне, поклоняємося Його Тебе у kiedy pożoga zabierała to, co najważniejsze, ludzki dobytek, a niebawem i życie. Niemiecką komendę, kiedy karnie niemieckiej armii służąc, do najgorszych odrazów był przygotowywany. Zapytywał sam siebie, gdzie jestem? Kiedy Józef wniosek za Magułą Małastowską, niewiele, punkt wojny, strzeliwując się w ostatnie tygodnie codziennie, gwarantował każdej ze stron wyjątkowe przeżycia. Z grona żywych coraz więcej rannych i zabitych zabierali. Przed wiosnie 1915 roku innym było niż to książkowe. Innym. Ale kiedy siedząc w okolicy na pozycji Świętego Kultu Humanów, patrząc na pole, widziało, jak zawsze w polu rozbijała się droga piechotna. A potem, kiedy podał komendę bagażu, kiedy jego podwagi z Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu, z Rosji i Litwy, bo z tych krajów miał żołnierze od kiedy zagotowało się na przedpolu, kiedy padł pierwszy, a potem, choć odpowiadając, echo odpowiadało. Cała piramida 7. Pułku Huzarów.
podnieśli się z okopów. Proszę ich móc, więc poszli i oni. Na przedpolu zagotowało. Tamtego dnia za Magugą Marastowską słychać było i rosyjski ura. Jak i słychać jęki ran, których zabierali ze sobą, aby nie pozostać. Taki był zwykły dzień niezwykłej wojny. Taki był czas pożogi i pogromu. Taki był dzień żółtym pułku Huzarów, gdzie porucznik Jerzy Rapacki spod Białegostoku rosyjski mundur unosząc spoglądał na swoich żołnierzy, mówiąc: no, konie mechaniczne ściągnęło go z szczytu na wzgórzu, a potem, kiedy Moździerz strzygnując się pokazywał prędzej czy później, nadchodził drugi. I kiedy oba okopy ożyły i kiedy wiadomo już było, że to nie nas, wyryły węgliską ziemię. Na 80, na 100 metrach od tych okopów tak było, kiedy w rękach szabla, bagnet i szabelka się pojawiły. Kiedy na niebie aeroplan, przerywając nad nim ptakiem zemsty wylał. Oni o najważniejsze się bili. O życie swoje. Potykając się, kiedy wroga kula w pierś trafiła. Wycofywał się Jan z rosyjskich okopów. Wycofywał, kiedy poczuł, jak pocisk plecy. Wszedł. Wycofywał się trzeci chłopak na pocisku. I on rannym będąc. Ale kiedy... Dwa. Z Malborka chłopaki wyjechali. Brawo! Gierka 155. I drodzy Państwo, strona carska. Rosja w ogniu. Chłopaki z grupy rekonstrukcyjnej. Gierka Bellum, 4 osoby. Grupa rekonstrukcji historycznej pierwszego PSP AK z Limanowej. Grupa rekonstrukcji historycznej pod obcymi sztandarami 69. Riazański Pułk z Lublina, 8 osób. Las Rzeszów z Rzeszowa.
Grupa rekonstrukcji historycznej 14. Pułku Strzelców Syberyjskich z Przasnysza. Są chłopaki.